Piotr Kajek, witam serdecznie. Zaczynamy gościa dnia, czyli naszą kolejną osobę, którą zaprosiliśmy do studia w telewizji regionalnej, żeby porozmawiać troszeczkę tym razem o wydarzeniach kulturalnych. Wydarzenie wielkie, bo dziesiąte, to już od razu możemy zdradzić, że tu chodzi o jubileusz. Lech Bekulard, witam cię serdecznie. Witam ciebie, witam telewizor. Lechu, no, spotykacie się po raz dziesiąty w wyjątkowym miejscu, nad Odrą, prawie że Delta, można powiedzieć, bo tak to się zmienia, to miejsce w Deltę, na ten czas festiwalu bluesowego. Blues nad Odrą już w lipcu, w połowie miesiąca praktycznie dokładnie wystartuje, tak aby bawić publiczność, ale też nieść z sobą troszeczkę więcej. Jak wyglądały początki, bo może od tego zacznijmy. 10 lat już naprawdę kawał historii. Tak. To jest naprawdę duży jakiś wycinek w historii w ogóle Ścinawy. Ja w tym miejscu, w tym studio, chciałbym bardzo serdecznie podziękować władzom Ścinawy przede wszystkim za to, że nie uśmierciły czegoś, co jest marką. Bo festiwal Blues nad Odrą jest marką tej miejscowości. Od samego początku nie byłem. Zostałem zaproszony do prowadzenia festiwalu na trzecią edycję. Tutaj przywiozłem sobie identyfikatory, w których... Tak, bo jesteś trochę zastawiony dzisiaj, pamiętam. Tak, jestem zastawiony. Wyjdę w tym na scenę, aby świadczyło to o historii tego wszystkiego. Zostałem zaproszony na trzecią edycję. Gdzieś Darek Darołach, twórca tego festiwalu, wielki ukłon Darku w twoją stronę, bo na pewno będziesz ten materiał też oglądał. On stworzył ten festiwal i gdzieś tam mnie wynalazł i poprosił, żeby mu poprowadzić ten festiwal. No tak się stało. Przyjechałem do Ścinawy. Scena wtedy była, ona jeszcze jest w Ścinawie. Chyba to się nazywa Błonia Ścinawskie. To jest miejsce zaraz przy basenie. Telewidzowie, jaki tam jest fajny basen. Ja zawsze z niego korzystam, jak tylko się kończy festiwal, by ochłonąć, by emocje odpuściły. Tam taka malutka scena kameralna, trochę zieleni, starodrzew. I tam pojawiło się na początku, na tej trzeciej edycji, kilkanaście motocykli. Ludzie siedzieli na takich ławeczkach, jak wyjętych z sali gimnastycznej. Takie niziutkie to wszystko było. Bardzo, bardzo kameralnie i klimatycznie. I to miejsce jeszcze zachęciło do przyjazdu ludzi, którzy kochają bluesa. Jest na forum internetowym Okolice Bluesa. Jest taka rodzina bluesowa i tam się właśnie wszyscy skrzyknęli, jedziemy do Ścinawy. Później to już nie mówili, jedziemy do Ścinawy, tylko jedziemy do Darka. Także to się budowało. I tam były te pierwsze, chyba to były pierwsze dwa czy trzy edycje, czyli trzecia, czwarta. Tak, trzecia i czwarta, bo piąta to już wydarzenie zupełnie inne, w zupełnie innym miejscu, ale jakże uroczym, urokliwym. Użyłeś określenia Delta. Można powiedzieć, że to Delta, bo to tam jest ten bieg Odry, a z boku taki jęzor Odry. Tutaj przede wszystkim też w odniesieniu do tego, że Polska ma tych swoich przedstawicieli bluesowych. Mamy tego swojego bluesa tak naprawdę, swoją oryginalną nutę, taką, która no, też po części pewnie nawiązuje do tych standardów, ale przede wszystkim jest budowana na naszej tożsamości i to też słychać na tym festiwalu. Oczywiście, ale ja w dalszym ciągu z uporem maniaka chcę jeszcze powiedzieć o tej scenie. Mhm. Ona powstała, znakomity pomysł. Jest to scena z drewna gigantycznych rozmiarów, skierowana twarzą w nurt rzeki Odry. Ktokolwiek przyjechał z wykonawców, każdy był zachwycony tym miejscem. Jakżeż to jest piękne. I tamte kolejne edycje festiwalu się odbywały. No a teraz na dziesiątą edycję jesteśmy zmuszeni. To może nie tyle, użyłem złego określenia, nie ja jestem zmuszony. Ja będę tam to prowadził, ale organizatorzy, władze miejscowości, władze miasta zmuszone były do przeniesienia tego wszystkiego ze względu na bardzo, bardzo liczną rzeszę tych, którzy będą chcieli przeżyć to święto w Ścinawie. A będzie ich sporo. Bo no bo o wykonawcach to też chyba w odpowiednim czasie powiemy. W każdym razie ten festiwal, ja przyjeżdżając na ten festiwal, widzę, jak zmienia się miejscowość. To jest piękne, bo naprawdę nasze miejscowości, nasze miasta, nasze wsie, wszystko ulega bardzo, bardzo wielkiej przebudowie. To wszystko się... 10 lat też to było widać. Tak, ja pamiętam jeszcze jak wolontariusze, których Darek zapraszał,
przyjeżdżali, by pomagać przy festiwalu i spali w takim domku przy stadionie. Taka chórlipka tam na górce stała. Jak to raz to jest pięknie zrobione. Piękny stadion, pięknie wyremontowane to wszystko. Już w tej chórlipce nie będą nocowali. Wolontariusze już tam są, porządne warunki. Myślę, że o gwiazdach na sam koniec, bo wcześniej kilka elementów z tego programu, który został napchany różnymi atrakcjami, tak naprawdę, bo i zlot motocyklowy, bo i spotkanie z autorem, i o nim też troszeczkę w kilku słowach dosłownie, bo też nie mamy aż tyle czasu, ale w kilku słowach, żeby zachęcić, żeby się pojawić, bo to naprawdę warto. No i jest jeszcze jeden bardzo ważny element, dla mnie myślę, że jeden z najistotniejszych przy okazji takich festiwalów, różnych tak naprawdę, niezależnie od muzyki, przegląd kapel, która przede wszystkim ma pokazać, czy jest siła, czy jest moc, czy jest szansa na to, żeby kolejne elementy w przyszłości miały szansę na takich festiwalach występować może jako gwiazdy, może jako ważne osobistości bluesowe, czy też rockowe, czy też blues rockowe. No i tutaj też będzie się sporo działo. I tym startujemy tak naprawdę. Od tak, tym startujemy w piątek, ale tu chciałem wejść tobie w słowo. Faktycznie, to jest szansa dla młodych zespołów, bowiem obserwując, ja bywając na różnego rodzaju festiwalach, przeglądach, konkursach, mam do czynienia z zespołami młodymi, które niejednokrotnie mają nieprawdopodobny warsztat. Naprawdę ci ludzie mają, stając na scenie, gdzie mamy profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie, jest atmosfera odpowiednia, bo adrenalina też robi swoje, mają możliwość zaprezentowania tego, co w garażu gdzieś ćwiczą. I często się widzi, ja pamiętam taki festiwal w Ostrowie, wszyscy śpiewamy na rockowo, kiedy zostałem poproszony do jurorowania tego festiwalu. I ponieważ tam była ciężka praca, bo zaczynało się przesłuchanie od godziny 8, a kończyło się o godzinie 19 na scenie, bo dopuszczonych było 20 zespołów. Uważam to za błąd organizacyjny, bo tyle zespołów dopuszczać do finału to raczej niewskazane, bo to zabija w ogóle całą imprezę, a my słuchając ostatniego zespołu już naprawdę jesteśmy w takim kociokwiku, że trudno jest ocenić. I tam właśnie, kiedy jechałem na ten festiwal, chciałem sobie uprościć pracę. W ten sposób, że bardzo dokładnie przesłuchałem wszystkich propozycji, które nadeszły, które zostały zakwalifikowane do tego finału. Kiedy przybyłem na miejsce, kiedy zespoły weszły na scenę, okazało się, że ta robota jest na marne. Scena weryfikuje. I to dopiero co zobaczy juror, patrząc na zespół, który się pojawia na scenie, wtedy widzi jego warsztat, wtedy widzi jego zachowanie, wtedy widzi to, co ten swoim przekazem chce widowni widzą, przekazać. No i to tak samo będzie dostępne. Dlatego to jest piękne i jeżeli takie coś towarzyszy festiwalom, to mi się wydaje, to jest bardzo ważne, jeżeli nie najważniejsze. Bo gwiazdy tak, one przyciągną tłum. Oni zagrają, dobre gwiazdy zagrają tak koncert, jaki jest na płycie. Ale dla mnie z kolei smaczkiem festiwali to nie są te koncerty, które się odbywają, tylko to wszystko, co gdzieś w zaciszu hotelowym, czy gdzieś tam w sali Domu Kultury, odbywa się po tym wszystkim działaniu festiwalowym, czyli tak zwane jam session. No i tutaj tak samo można podpisać to spotkanie autorskie z ciekawym człowiekiem. Właśnie, kto to jest? Właśnie, wielka to sprawa, ogromne ukłony w stronę władz, w stronę Kamili Grabki-Lewin, która jest szefem, pozdrawiam, która jest szefem tego ośrodka kultury, że zdecydowali się zaprosić Zdzisława Pająka, dziennikarza Radia PIK z Bydgoszczy, który jest autorem cudownych publikacji. Te publikacje mogą pokazać prawdziwe twarze wielkich rocka, wielkich blues rocka na świecie. Mówię tu o Eryku Bardonie, Eryku Claptonie, bo to były pierwsze dwa albumy potężnie opracowane z niesamowitym tekstem, znakomitymi zdjęciami, których nigdzie więcej się nie zobaczy. No a teraz ukazała się publikacja zatytułowana Jimi Hendrix, jemu poświęcona. Co jest charakterystycznego? Charakterystyczne jest to, że Zdzisław nie pisze tego gdzieś tam u siebie, przy biurku, tylko on jedzie. Jedzie do Stanów, jedzie po trasie koncertowej, gdziekolwiek artysta występował, spotyka się z rodziną, spotyka się z sąsiadami, znajomymi, organizatorami koncertów i to wszystko ładuje w tę książkę, w tę publikację. To jest kompendium wiedzy. Tego nie przeczytamy w żadnej Wikipedii, w żadnej encyklopedii, to przeczytamy w jego wydawnictwach. I dlatego i warto będzie mu zadać też pytanie, bo będzie bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście dlatego, że o godzinie 11 w sobotę z tyłu sceny, tej pięknej drewnianej sceny, tam jest taka świetna
Altaną tego nazwać nie można, ale wiata. I w tej wiacie, tam będzie przygotowane nagłośnienie, zasiądziemy sobie ze Zdzisławem, porozmawiamy o tym, jak powstawały te książki. Będzie możliwość porozmawiania, będzie możliwość zakupu tej publikacji, no i oczywiście zadawania pytań. Także na pewno wielkie spotkanie, bardzo ważne literacko spotkanie, a do tego Zdzisław będzie jednym z jurorów festiwalu. Także on już będzie od piątku w Ścinawie. No dobra, to teraz dochodzimy do tego elementu gwiazd, to znaczy gwiazd, no może nie mówiąc gwiazd, ale przede wszystkim tych zespołów, które będą opanują scenę, no i z drugiej strony będą się prezentować przed publicznością i myślę, że bardzo liczną, bo tutaj jedna taka nazwa wyłania się na pierwszy rzut, ale o niej powiemy. Na koniec najpierw kilka elementów tych, których no nie sposób też pominąć. Chip Tobacco, JJ Band to tylko przykłady tak naprawdę. Tak, Chip Tobacco, JJ Band, ale także ludzie, którzy grają to, co im w duszy gra, czyli Tandetta Blues Band, niesamowity band, z bardzo niedbałym wokalem, naprawdę, nawet można użyć określenia niechlujnym, ale na tym polega ten czysty, żywy blues. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział o prezentacji, o wyjściu na scenę Darka Darołacha z jego przyjaciółmi. Oni zagrają wszystko to, co, to znaczy wszystko, część materiału, ale wszystko jest oparte na Tadeuszu Nalepie. Podziwiam Darka, miałem nawet swego, czy chyba to było przed 2 laty, być tym, który proponował Darka na Człowieka Roku. Taka impreza odbywa się, nie chcę przekłamać, ale prawdopodobnie w teatrze w Legnicy. I Darek znalazł się w piątce laureatów, bo kochani telewidzowie, to co robi Darek, to co wymyślił i to co tworzy i kontynuuje za oczywiście wielką pomocą ośrodka kultury, wielką pomocą władz samorządowych. Nikt mu nie staje na przeszkodzie, tylko wręcz przeciwnie, wszyscy wspierają. To, co on robi, to jest gigantyczna praca. Musimy wiedzieć o tym, że Darek jest osobą niepełnosprawną. I chciałbym zobaczyć, kto pełnosprawny dałby radę udźwignąć takie przedsięwzięcie, jakie stworzył Darek. Wielki ukłon, wielki szacunek, to jest naprawdę wyjątkowy człowiek, twórca tego festiwalu, Darek Darołach ze Ścinawy. No i tak, wspomnieliśmy część zespołów, no też może nie wymieniajmy wszystkich, bo to można sobie sprawdzić na plakacie. Na plakat, tak, na plakacie można zobaczyć. Na plakacie można sobie sprawdzić ten rozkład jazdy i oczywiście się tak na tyle z nim zaprzyjaźnić, żeby zaznaczyć te 2 dni w kalendarzu. I to jest 14 i 15 lipca. Ale jeszcze nie tylko gwiazdy, bo my jeszcze o tej gwieździe zasadniczej mówimy. Tak. To na koniec. W formie zaproszenia. W każdym razie tutaj jest także kolejna inicjatywa, która się dołączyła od 5. edycji. Ja mówię tu o zlocie motocyklowym, który towarzyszy festiwalowi. Rafał Plezja z kolei, kolejna postać, która tam jest utożsamiana już też z tym wydarzeniem. On tam organizatorem jest właśnie zlotu motocyklowego. W zeszłym roku było coś około 500 motocykli. Na ten rok ja widzę już ogłoszenia, jakie tam się pojawiają. No, Ścinawo, współczuję wam, bo jeżeli około 1000 motocykli wyjedzie na ulicę, to można razy 10 pomnożyć, 10 edycja. Tak jest, także to będzie naprawdę też dużo, dużo hałasu, pozytywnego hałasu. Dobra, tak. Zapraszamy na koniec na festiwal i w formie tego zaproszenia myślę, że użyjemy tej nazwy, która powinna paść dzisiaj też, no bo to jest, no to jest Mekka, jeśli chodzi o bluesa. To jest zespół, z którym wiele jest porównywanych tak naprawdę i legenda. Tak naprawdę na scenie, pod względem muzyku, pod względem repertuaru i chyba wszyscy będą śpiewać razem. Myślę, że tak. Wszyscy będą śpiewać, bo kto nie zna Whisky, kto nie zna Sen o Wiktorii, czyli już wszyscy chyba wiedzą, że mówię o zespole Jam. To wspaniała sprawa, że będzie to taka to będzie takie zapięcie, to będzie klamra tego festiwalu. Bo na wielki finał. Na wielki finał koncert zespołu Jam. I zapraszam wszystkich, nie tylko z województwa dolnośląskiego. Sam nie jestem z Dolnośląskiego, a wiem o tym, że i Zielona Góra, i Nowa Sól przyjeżdża na koncert do Ścinawy. Także będzie naprawdę, liczę na to, że będzie tłum, że będzie wspaniała, cudowna zabawa, że będzie cudowna atmosfera, bo tylko taka atmosfera zawsze przez 9 dotychczasowych edycji towarzyszyła temu festiwalowi. Tu nie może być inaczej. To będzie święto polskiego bluesa. To będzie święto miasta Ścinawy. To po prostu jest marką regionu, bo już nie tylko Ścinawy. Marką regionu dolnośląskiego jest festiwal Blues nad Odrą. Zapraszamy 14-15 lipca. Warto tam być. Dziękuję bardzo.